Dowiadujemy się o Jastrzębiu, potem kilka dni później o porozumieniach w Hucie Katowice. To wszystko wiemy. Powstał w tych dniach właśnie. Znaczy, myśmy szukaliśmy jak gdyby swojego miejsca. Dowiedzieliśmy się, że oprócz tych związków robotniczych, nazwijmy, to powstaną także związki, takie porozumienie naukowców, porozumienia branży związane z nauką. Ja wtedy pojechałam z panem Jelonkiem do Warszawy i do takiego właśnie tymczasowego komitetu właśnie tych wolnych związków pracowników nauki. Tam się dowiedziałam, że on wrócił z Gdańska i nie będzie żadnych związków branżowych, tylko będzie jeden związek ogólnokrajowy pod nazwą, wtedy chyba padła nazwa Solidarność i tam będziemy się zapisywać. I wtedy znowu taki był w nas psychiczny przełom. Aha, czyli nie będą nasze związki, tylko będą, znaczy nasze jako branżowe, tylko będą związki wszystkich. Ale wracaliśmy do domu, pociągiem do domu, to wiemy, że to jest kapitalny pomysł. I myśmy oczywiście ten akces zgłosili w Warszawie. Tu żeśmy powołali sobie naszą tymczasową komisję na uniwersytecie. Myśmy wysłali delegatów i do Jastrzębia, i do Katowic. Koledzy nasi z Wydziału Nauk Społecznych zaangażowani byli w przygotowania, znaczy w ogóle wspierali robotników w Hucie Katowice. Fizycy, bo gdyby powstały takie dwa zalążki na uczelni. Socjolodzy, politolodzy to było na Wydziale Nauk Społecznych i druga grupa to byli właśnie my, fizycy, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Na razie na początku to były dwie grupy. Jedna była bardziej skierowana na Hutę Katowice, druga na Jastrzębie. Ale myśmy jeździli tu i tu, nasi przedstawiciele. Ja sama byłam na tych spotkaniach w Jastrzębiu dwa razy. I potem na spotkaniu myśmy, gdzie się zarejestrować, bo na tym Śląsku długo trwało ten podział, prawda, tych dwóch jak gdyby ośrodków związkowych. Nasza rola była taka, żeby te ośrodki połączyć. To się stało w kilka miesięcy dopiero później. Ale faktycznie myśmy się zarejestrowali, bo taka była wola, było głosowanie, wola zapisanych członków, że zapisujemy się, rejestrujemy się przy Solidarności, Związku Zawodowym Solidarność w Jastrzębiu Zdroju. Czy to był błąd, czy nie, tego nie mogę ci powiedzieć. Potem jak się te obie grupy połączyły, powstał jeden Śląsko-Dąbrowski Związek, no to w tym momencie sprawa była prawie że wyczyszczona. Ale na początku wiem, że to były ogromne emocje. Myśmy zapraszali na nasze spotkania i kolegów związkowców i z Huty Katowice i z Jastrzębia. Ale faktycznie, tak jak tutaj, no, muszę powiedzieć, że... ale wybór nie był podyktowany żadną polityką. Nam się wydawało, że może ten Związek Jastrzębiu jest silniejszy będzie, że jednak on przejmie no, taką istotną rolę potem tutaj w naszym województwie. Ja bym chciała powiedzieć coś jeszcze innego, jeżeli to można powiedzieć. Myśmy robili spotkania, myśmy, to znaczy grupa, to byli dawni działacze Związku Nauczycielstwa Polskiego tak naprawdę, w Instytucie Fizyki. Zrobiliśmy spotkania, najpierw dla naszych kolegów fizyków. Ten związek od razu, czy nasze spotkania nie miałyby tej siły, gdyby nas młodych, w końcu myśmy wtedy mieli po 30 parę lat, młodych tam jakichś doktorów, magistrów, nie sparli nasi szefowie. Profesor Hełkowski to był właśnie ten nasz mistrz, który przychodził na wszystkie spotkania. On ma numer legitymacji, to ma chyba numer 6, ja mam numer 5, prawda? Także to, widać było, jak to było rozdawane po ważności, kto kiedyś jak się zapisał, co tworzył. Myśmy, były spotkania we wrześniu właśnie, bardzo takie gorące, pełne emocji, piękne były to spotkania. To czuli nagle taką swoją siłę, której już dzisiaj, dzisiaj już tego nie ma, ale wtedy to była fizyka, to była wspaniała grupa ludzi. Do nas dołączyli potem koledzy z matematyki, z chemii. Zaczęli przychodzić inny wydział, bo się bali. Bali się na przykład nasi pedagodzy, psycholodzy, humaniści. Byli bardziej tak wstrzemięźliwi. Ale w połowie września postanowiliśmy wyjść z ukrycia i powiadomić ówczesnego rektora, pana Rechowicza, że niezależny związek, Solidarność, wtedy już powstał na naszej uczelni. Pamiętam jak dzisiaj, myśmy taką uchwałę podjęli, została napisana, pan doktor Jelonek został wybrany wtedy na przewodniczącego tego naszego wstępnego związku i trzeba było pójść do rektora, to zanieść to rozgłoszenie. Baliśmy się bać, nas nie aresztują, jak nas potraktują, nie wrócą z uczelni. Poszłam wtedy ja z kolegą Romanem Zającem, on był u nas pracował jako informatyk, był chłopak niewidomy.
się śmiałam, że ja byłam jego laską, ale w sensie nie tak jak dzisiaj rozumiem, tylko po prostu ja go prowadziłam, no bo ktoś go musiał poprowadzić. Poszliśmy w dwójkę do rektora, żeśmy złożyli papier sekretarce, poprosimy, żeby nam potwierdziła pismo informujące, że niezależne związki, że ta zaraza Solidarności dotarła na Czerwonym Sąd Śląskim. Znaczy to nie było tak napisane, ale to ja tak mówię. Sekretarka popatrzyła się na to pismo, na nas, była przerażona, my też. Wyszliśmy z tego gabinetu, nie widząc rektora. Za 10 minut był telefon, który zażądał, żeby ci tu podpisali, przyszli do rektora. Byliśmy pewni, że te osoby dostaną no, wilczy bilet i uczelnie się pożegnają. A przyszli za chwileczkę radośnie, mówią, słuchajcie, on się zgodził. Daje nam pokój, daje nam sekretarkę, daje nam etat. No. Sekretarka może była podstawiona, ten pokój był okablowany, ale nieważne. Myśmy mogli legalnie zacząć działalność, bo kolejny związek, czy drugi związek oprócz ZNP pojawił się na uczelni. Muszę powiedzieć, że wtedy, ja tam byłam dwa razy, były takie spotkania, przyjeżdżali górnicy czy tam robotnicy z różnych zakładów. One najczęściej były w niedzielę, trwały 3-4 godziny. Pan Jarosław Sienkiewicz przewodniczył temu wszystkiemu. Nie wiem, może byłam za młoda, może byłam wtedy za głupia, ale ja to przyjęłam jako bardzo taki autentyczny ruch. Potem się dowiedziałam, że być może pan Sienkiewicz był jakimś tam podstawionym przez władzę współpracownikiem. Nie wiem. Ja siedziałam na sali i tylko i jak gdyby odczuwałam atmosferę sali. Ta atmosfera była bardzo ostra. Ci ludzie. Najczęściej no, na pewno bardziej prości niż ja, taka właśnie inteligentka w cudzysłowie, prawda? Odbierałam to wszystko tak bardzo spontanicznie i naturalnie, że ludzie nagle mają odwagę mówić to, co ich bolało, swoich krzywdach. Żądali godniejszego wynagrodzenia, żądali właśnie mszy w radiu, wolności wyznania, no, wolnych związków, które będą dbały o ich prawa. To wszystko mi się dawało tak autentycznie, że ja byłam jedną z osób, która potem głosowałam, żebyśmy się rejestrowali poprzez Solidarność w Jastrzębiu. Ja się potem dowiedziałam, że tam to wszystko było jakoś manipulowane, to tak do końca nie mogłam to uwierzyć, ale pomyślałam sobie, no to było to w takim razie, ale tak przegrali, bo Solidarność w regionie śląskim, śląsko-dąbrowskim powstała. Ale to były wtedy niesamowite właśnie spotkania. I człowiek tam jechał jak gdyby po narkotyk naprawdę. Żeby upajać się tą atmosferą, bo się czuło właśnie tą solidarność międzyludzką. To było coś takiego, co no, potem też się odczuwałam, głównie w stanie wojennym, ale to tylko w środowiskach, które podobnie myślały, bo jednak większość społeczeństwa w stanie wojennym chciało przetrwać, chciała mieć spokój. Ale właśnie no, dzięki temu, że jednak zawsze jakaś grupa ludzi była zaangażowana, gotowa była oddać życie, swoją wolność, swój spokój, swoją rodzinę, swojej. To dlatego tak to wszystko potem się, no, można powiedzieć, pozytywnie skończyło. Oczywiście wtedy bardzo się uaktywniał nasz przewodniczący, czyli pan doktor Jan Jelonek, jego zastępca, też fizyk, doktor Adam Kasprzyk, gdzie był bardzo zaangażowany. Przychodzą ludzie do nas z innych wydziałów, chcą tworzyć u siebie struktury wydziałowe, albo się zapisać pod fizyków. My byśmy woleli, żeby te struktury na każdym wydziale były oddzielnie, a oprócz tego powstała taka właśnie komisja zakładowa. Były problemy, bo na różnych uczelniach, na różnych wydziałach były dziekanami, czy tam ludźmi, którzy tam decydowali o danym pracowniku, byli właśnie najczęściej ludzie no, politycznie zaangażowani w partię. Trudno było takie związki. Pamiętam na Wydziale Psychologii i Pedagogiki, gdzie pracowało raczej same kobiety, to im zakazano. Jak one tworzą tu związek zawodowy na wydziale, to zostaną zwolnione z pracy. W związku z tym chciały zapisać się do nas, do fizyków. Także były to trudne momenty, bo władza no, nie zawsze, nawet ta uczelniana nie chciała się zgodzić, żeby powstać. Ale w sumie do listopada na wszystkie wydziały powstały takie właśnie wydziałowe komisje zakładowe. Uczelniana, były końcem października wybory do władz. Zostali tam głównie ludzie z nauk ścisłych powołani, bo oni mieli odwagę mówienia. Ale tak jak powiedziałam w pewnym momencie, nasza odwaga się brała stąd,
Ja wiedziałam, że taki Hełkowski to on będzie wspierał mnie, a nie, że on mnie potępi i na przykład mnie czy tam moich kolegów nawróci z pracy. On po prostu był w tym wszystkim także zaangażowany, to był nasz autorytet. Pamiętam, myśmy wracali z Jastrzębia, a on mieszkał Brynowie, tam tych właśnie, jakiś tam dostał jakiś tam domek na Brynowie, to myśmy wracając z Jastrzębia jechali do niego, zawaliśmy relacje, a żona nas częstowała obiadem, a myśmy na gorąco mówili o swoich wrażeniach, jak żeśmy to wszystko no, przeżywali. To co tam myśmy przeżyli w tym właśnie, że nami też jeździł, 2 razy był z nami, czy 3 razy w Jastrzębiu i chyba raz był w Katowicach, w Hucie Katowice, ale tego nie jestem już pewna o tej Hucie Katowice. Tam na pewno jeździł pan doktor Kasprzyk, z panią Kowalczyk, tam wtedy chyba Bugajski, Sławek też jeździł do... Oni byli bardziej jak gdyby odpowiedzialni, nie tam, że to było im politycznie wygodnie, tylko oni wcale polecenie, że cię mają zająć rozmowami ze związkowcami z Huty Katowice, a ja z kolegami z innych wydziałów właśnie bardziej z tym Jastrzębiem. Także... A potem był konsensus taki, że jednak się rejestrujemy w Jastrzębiu. Wtedy to było bardzo ważne. Bardzo ważne było, kto dostał te talony na samochody, na nagrody, na różne takie no, profity. Zażądaliśmy właśnie od rektora, od senatu, żeby takie dane nam przekazał. No, po oporach, ale dostaliśmy takie informacje. Były one opublikowane. Od września został wydawany Dziecka Solidarność, taki biuletyn, aż do końca legalnej działalności związku, czyli tam do tego 13 grudnia 81 roku. Przez cały czas wychodził dwutygodnik u nas powielany. Mieliśmy bardzo dobrze taką sieć kolportażu, czyli w bibliotece Instytutu Fizyki były zgromadzone materiały, publikacje, prasa, ta bezdebitowa, z Polski, ale ta przewożona także i z Zachodu. To mieliśmy na pewno bardzo rozwinięte. Nam to się udało w ogóle ukryć, bo SBC-ja przyszła do Instytutu Fizyki już następnego dnia, czyli 14 grudnia, ale przyszli po południu i myśmy zdążyli, znaczy i zaplombowali nam szafy. Szafy, w których były właśnie, to była taka biblioteczka za szkłem i tam były książki, gazety. Część myśmy wynieśli, ale to właśnie, co było oficjalnie, nam się wydawało, że na przykład Tygodnik Solidarny wydawany oficjalnie, to jest, nie jest żadną zakazaną gazetą, prawda? Ale to nam zaplombowali. I myśmy następnego dnia, znaczy po południu, jak nie poszli, odsunęliśmy tę szafę od ściany, myśmy odbili tekturową ściankę i się te książki, wszystko, takżeśmy zostawili zaplombowaną szybę od przodu. Ale to też mieli. No to myśmy się bali wszystkiego. To proszę naprawdę wierzyć, ale nam się tam, żeśmy położyli jakieś gazety, Trybuny Ludu, coś takiego, gwoździkami się przebiło tylną ściankę tekturową i dosunęliśmy. Oni potem szukali, kto to, ale no, nie wiem, kto tam po południu wejść. No, ktoś tam wszedł, jakiś. Pytali się tam portiera, kto wpuszczał, tak dalej, jakieś sprzątaczki, ale. Się okazało, wszystko takie było jakieś głupie, nic nie wiedziało, nie widziało, nie słyszało. Także tę sprawę umorzyli. Ale nam się te gazety udało, te materiały po prostu przechować przez cały stan wojenny w pracowniach. Pan doktor Maciej Ulik był głównym redaktorem tej gazetki. On, ale tak w ogóle był komitet taki redakcyjny, muszę powiedzieć, tak nie pamiętam ani. Nie przygotowałam się na tyle, żeby wziąć jakiś numer z archiwum i popatrzeć, jaka tam była stopka. To jesteśmy w stanie taką rzecz uzupełnić, ale na pewno pan Maciej Uli, który był głównym, on był rzecznikiem Solidarności Uczelnianej i on był także wydawcą tej gazetki. Nazywałam Solidarność Uniwersytecka. Było tak zwane ogólnopolskie porozumienie pracowników nauki. To byliśmy w tych strukturach warszawskich zaangażowani. Tutaj zawsze żeśmy wspierali struktury regionalne, no, tak jak powiedziałam, Hutę Katowice i kopalnie Jastrzębie, ale potem jak się te grupy, bo one się połączyły w 81 roku, jeżeli dobrze pamiętam, to potem zawsze był od nas człowiek, który ich wspierał. Zresztą korzystali z naszych prawników, naszych socjologów. Jak był zjazd Solidarności, to od nas, no tak się nieszczęśliwie złożyło, że dwaj delegaci, to był właśnie pan Ulik, ojejku, taki prawnik, chwilę temu jeszcze nawet pamiętałam,
Oni byli naszymi przyjacielami na zjazd tutaj właśnie. Taki, to, już nie pamiętam, czy to był właśnie taki zjazd, który łączył te dwa międzyzakładowe komitety. Trudno to powiedzieć, ale w razie na pewno byli nasze. To było w listopadzie chyba, albo w październiku robione były te zjazdy przed pierwszym zjazdem Solidarności, a może był wcześniej, bo pierwszy zjazd Solidarności był chyba, jak dobrze pamiętam, był we wrześniu, prawda, w rocznicę podpisania porozumień. Potem druga część była już w grudniu, tuż przed stanem wojennym, tej słynnej Oliwy w Gdańsku. Ale to także oni tutaj, wcześniej musiał być nasz tutaj ten zjazd Górnośląskiej Solidarności. Pan Kudy, właśnie pan Marcin Kudy i pan Maciej Ulik, to byli naszymi delegatami. Dlaczego tak mówię po nazwisku? Bo oni potem w stanie wojennym odegrali raczej negatywne role. Chyba się bardzo wystraszyli i podpisali tam jakieś lojalki, no ale to też mi trudno oceniać ludzi. Ludzie się zachowują różnie po prostu. Oni potrzebowali naszej pomocy prawników. Zresztą potem, to co pamiętam, to w stanie wojennym były procesy właśnie robotników strajkujących, to też nasi prawnicy, to wiem od pana doktora Edwarda Sułtysa, od pana Marka Lubelskiego, od pana Wojtka Popiołka, że oni wspomagali tam, mieli odwagę wspomóc tych ludzi, czy nawet wziąć jako tam jacyś, jako biegli udział w rozprawach, gdzie ich opinie no, na niektórych sądach zaważały, że ci górnicy byli no, uniewinniani, prawda, że mieli prawo strajkować, że to im no, prawo przed stanem wojennym pozwalało na tego typu strajki organizować. Wszechnica Górnośląska, no za to tu nawet została już Marysia Turkowska-Luty uhonorowana. Dwa lata temu to było, czy trzy, nawet byłam na tej uroczystości, ale już nie pamiętam. Tak czas szybko biegnie. Ona, ale i mąż Michał. A od nas Edek Rodek, taki sobie zwykły matematyk. Myśmy w Instytut Fizyki otworzył swoje jak gdyby sale audytoryjne. Znaczy to nie mówię, że nie było też na innych wydziałach, ale na fizyce było tego, to najwięcej. Najwięcej było tych spotkań, zaprzeczenia tych wszystkich tak zwanych elementów antykomunistycznych, tak to się tam nazywało. Ale to były ogromne wydarzenia. Sale były wypełnione. Sala, która mieści 300 osób, to licz. Tam było nieco i 1000. Po prostu, a nie było nagłośnienia, bo to nie była taka jeszcze technika. Więc po prostu myśmy tam gościli i te słynne nazwiska, tych różnych kuroni, Michników, prawda, i tak dalej, ale także naszych ludzi, znaczy naszych pracowników naukowych, którzy mieli odwagę prowadzić takie wykłady. Oczywiście taki naukowy, jak gdyby patronat na tym wszystkim miał pan profesor Ireneusz Opacki. To też się zgadza. Także to jest też piękna karta. Zresztą, 30-lecie, już nie, nie pamiętam, ale teraz już w 2000, nie pamiętam, w 2011 roku, myśmy odsunęli w Instytucie Fizyki taką tablicę pamiątkową, że właśnie w tym budynku powstawała nasza uczelnia Solidarność w 80 roku. Tutaj odbywały się właśnie różne spotkania, odbywały się właśnie wykłady Wszechnicy Górnośląskiej. I ta tablica wisi na tym budynku. Też była Komisja Kultury, w tym, że no znów, jak gdybym była tutaj troszeczkę dalej od tego. Ja osobiście to, ja byłam szefową Solidarności w Instytucie Fizyki. Potem oddałam tę funkcję w 81 roku, bo dostałam od profesora takie, znaczy skierowała mnie na taki staż naukowy do Świerku pod Warszawą. O, to też jest całe piękne przeżycia. Jak tam istniała struktura Solidarności. Ludzie, instytut, w którym jest pełno właśnie milicji, służb, bo to pilnują, żeby tam nikt nie wyniósł tych jakichś radioaktywnych źródeł, a tam wszędzie właśnie ta Solidarność działała. Pan Chojecki wprawdzie był za granicą, ale jego koledzy drukowali wszystkie książki z Nowej, wydawnictwa Nowa, które ja tu przywoziłam do Katowic. Muszę powiedzieć, na przesłuchaniu w styczniu 82 roku nikt się o to mnie nie pytał. Czyli w ogóle jak gdyby ta moja skromna działalność, że byłam kurierem, który przychodził książki, nigdzie nikt o tym nie, znaczy nigdzie to nie wypłynęło. To się cieszę, że to, które były dobre.
Także tutaj o tej sekcji nauki, znaczy jak gdyby kultury mało mogę powiedzieć, prawda? Bo nie byłam aż tak zaangażowana. Jedno tylko jeszcze zdanie, jak właśnie oddałam tę moją funkcję, wybrano pana profesora, wtedy już był po habilitacji, Marka Zrałka, no to on potem był zarejestrowany w tych dokumentach esbeckich, także on to przepłacił, te 3-miesięczne przewodniczenie Instytucie Fizyki Solidarności przepłacił internowaniem kilkumiesięcznym. Człowiekowi nasuwają takie myśli, tam kiedy gdzieś panu Tadeuszu napisał w panu Tadeuszu Mickiewicz, że urodził się w niewoli, ale kiedy przyszły wojska napoleońskie, to poczuł wiosnę wolności. I myśmy tak samo tak uważali, że myśmy się urodzili wszyscy w jakimś kraju zniewolonym i przyszło nam przeżyć przez te niecałe półtora roku, no, dostać taki łyk powietrza wolności. Może było i ciężkie, nie pamiętam, czy było trudno, na pewno z zakupami, z wszystkim, ale entuzjazm był ogromny ludzi i takie poczucie solidarności. Jeżeli mogę pójść na inne tory, które mi są jakieś takie bliższe, to jest to, co walczyliśmy, czyli jako środowisko akademickie, wolne wybory rektorów. Kandydatem naszym nie mógł być nikt inny jak profesor August Hełkowski, który nasz taki moralny, wsparcie nasze moralne. I to nie tylko fizyków, ale w ogóle na całej uczelni. On te wybory wygrał. Inauguracja w październiku 1981 roku odbyła się w Instytucie Fizyki. Na tę inaugurację zaprosił biskupa Bednoża. Po raz pierwszy przekroczył próg uczelni wyższy, jakiś duchowny. Hełkowski nigdy nie był dobrym mówcą, a wtedy miał wykład, który nas porwał. Nie wiem, chyba mu serce pisało ten tekst tego wystąpienia. Byliśmy wszyscy, bo to też wtedy przez Solidarność była załatwiana inauguracja w katedrze. Przyszli przedstawiciele większości uczelni, ja nie wiem czy nie wszystkich, ale jestem tu ostrożna, ale na pewno większości uczelni tutaj katowickich, rektorzy, już wybrani w sposób powiedzmy sobie demokratyczny, przyszli w swoich strojach uroczystych na mszę. To było wydarzenie dla nas, że coś, jakaś epoka się skończyła, mamy coś nowego, lepszego. Ktoś tam mówił nam, że gdzieś tam coś władza szykuje, ale to nas ruszy, my jesteśmy tacy silni, przecież cały naród jest za Solidarnością, my sobie nie pozwolimy tego odebrać. Taka też była nas taka buta, ale taka w dobrym sensie ta buta, pewność, że my i tak wygramy. Także dla mnie to były takie właśnie punkty zwrotne. Już pamiętam, potem już w stanie wojennym, myśmy mieli takie dobre kontakty z parafią mariacką, bo się zaangażowałam w pomoc właśnie taką, którą tutaj już pastorstwo akademickie, tą pomoc nie tylko duchową, ale właśnie finansową, materialną dzieliło. Ja byłam w tej grupie takiej właśnie, która tą pomoc była kierowana do pracowników i ich rodzin, nauczycieli akademickich. To pamiętam takie moje spotkanie w 1982 roku z proboszczem, księdzem Damianem Zimoniem, który powiedział, a to pani jesteście z Nurtu Śląskiego, to taka rzodkiewka, z wierzchu czerwona, w środku biała. Kto by się spodziewał, że taka będzie silna Solidarność w Nurcie Śląskim?